gone too long. I'll find him. Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Silent Hill Homecoming. W ostatnim odcinku znaleźliśmy jakiegoś gościa na wysypisku. Ten podarował nam broń, a my razem z nią podążyliśmy w jedyne miejsce, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć, czyli do burmistrza. Burmistrza? Pytanie, gdzie on jest? Gość nam od razu dopomógł, stwierdził, że burmistrzem jest ten, kto kopie doły na cmentarzu. Nie wy, tylko na cmentarzu. No i oto jesteśmy. Otwarło nam się to przejście, które tu widzicie na mapie. Więc jak najbardziej możemy sobie wejść. Zobaczymy, co tak naprawdę nam przyjdzie zrobić. No, tu już widzę jakąś zagadkę. Co przyjdzie nam zrobić, żeby się dostać dalej? Okej. Okay. Trumna dziecka, zbadaj. Ten kawałek trzeba wyciągnąć. No dobra, więc zróbmy to. Klasyczna łamigłówka. Ciekawe, czy ją rozwiążę za pierwszym razem. Jakoś tak. No i chyba się udało. Dobra, pięknie. Za pierwszym razem i nawet dosyć szybko. Zobaczmy, co się teraz stanie. I co nam wyskoczy z tej trumienko mało... z tej kamiennej trumienki. Seria Silent Hill lubi zaskakiwać, więc tak naprawdę sam nie wiem, czego się tu spodziewać do końca. Ale w środku, o dziwo, widzimy zegarek. Co tam pisze? Forgive me. Wybacz. Ciekawe. A tu co? Co się dzieje? Co się stało? Nie do końca wiemy. Zobaczmy. By uniknąć ataku, wciśnij przycisk uniku tuż przed ciosem. To już opanowaliśmy, a przynajmniej tak nam się wydaje. Myślę, że jesteśmy w trakcie opanowywania tego. Gdy ogar skacze przed zwrotem, to znak, że zaraz rzuci się na ciebie. Szybki unik, a potem kontratak pozwoli ci je łatwo ogłuszyć. Zgodzę się. Przewróciwszy się, możesz szybko wstać, wciskając przycisk uniku zaraz po upadku. Obserwuj chmurkę pyłu, by dobrze wymierzyć. Nie kumam. Nie wiem, o jaką chmurkę pyłu chodzi, ale załóżmy, że się pewnie dowiem. Zawsze takie informacje są bardzo pomocne, przynajmniej w pierwszych fazach opowieści. Dzień dobry. Już widzę, że nie jestem tam, gdzie skończyłem. Oh fuck. Fuck. I właśnie teraz przenieśliśmy się do Silent Hill. Dobra,
A to miasto, w którym byliśmy na początku, nie jest to rzeczywiście miasto, na podstawie którego Josh. Powstała historia Silent Hill? Nie mamy mapy? Dobra, jest pistolet, okej. Milczące wzgórze. Silent Hill. Nigdy nie słyszałem tego przetłumaczenia. Nathan... Jakiś sklep Nathana, okej. Nigdy nie słyszałem z tego względu, że nikt nie pokusił się, z tego co pamiętam, o... o tłumaczenie nazwy miasta. Grand Hotel, o fuck, nie, tylko nie hotel. Tam jest Josh. Dlaczego tylko nie hotel, już wam tłumaczę. Z tego względu, że cała historia Silent Hill, całe zło, jakie znajduje się w Silent Hill, przyszło właśnie z hotelu. Tam się zrodziło, kiedy to banda ludzi bogobojnych spaliła dziecko, twierdząc, że jest czarownicą. Będzie mi coś potrzebne do przełamania desek, tylko co? O! Już jest jeden delikwent. Ej! O, skubany, no. Ej! A to bydle jest cięższe do pokonania. O, fuck. No. Fucking shit, to tu już chyba nie ma zabawy. Co, jeszcze coś? Dobra, wiem, że nie przełamie desek pistoletem. I co najgorsze jest to, że chyba właśnie wdepnęliśmy do prawdziwego Silent Hill. W tym wozie musi być coś, co pomoże mi się dostać do hotelu. Tylko co? Hardware, tu jest jakiś sklep ze sprzętem. Może tutaj właśnie znajdziemy jakąś siekierkę.
Okej. Siekiera, pięknie. Toporek strażacki. Temu co się stało? Wiecie co, znając życie, toporek strażacki jest... trochę lepszą bronią. Od gaz rurki. O, ja tu widzę wysokości. Ciekawe, co mnie teraz zaskoczy. Dobra, tego nie chcę badać. Wracamy do hotelu. Joshua już nie ma. To co? Stawiamy pierwsze kroki w hotelu? Będzie... off. Coś widzę w tle. I to jest Joshua na pewno. Idziemy? Josh? O-o. Wiecie co? Ja wolę sobie tak po kolei. Z tego względu, że... nie wiemy, co napotkamy na swej drodze. A ja już widzę, że robi się dosyć mrocznie. Fuck. I to jest właśnie prawdziwy klimat Silent Hill. Josh, wait! Ponieważ burmistrz Barlett będzie dziś późno wieczór pracował w atrium, proszę się upewnić, że zewnętrzne drzwi służbowe będą otwarte. Pan Jones. Paul Jones pewnie. Mapa Grand Hotelu, okej, dobra. Chociaż tyle. Nabożeństwo żałobne zaklęte na Doyle'a odbędzie się dzisiaj na cmentarzu D'Argento. Obecność wszystkich pracowników obowiązkowa. Akurat musiałem się pojawić i ktoś umarł. Już myślałem, że ten... fuck. Już myślałem, że ta roślinka to jest ktoś żywy. No, kiepściuni klimat. Schody zawalone, więc tędy na pewno nie przejdziemy. Tu są drzwi do dining room i atrium. I chyba jedyne zacięte, zacięte. Co my tu mamy? Tu była kiedyś winda. Dobra. Lipa. Ta skrzynka z narzędziami wygląda na dość nieuporządkowaną. Znaleźliśmy klucz zarządcy. Skrzynka bezpieczników uległa zwarciu. Do czego nam się może przydać klucz zarządcy? Myślicie, że tutaj do atrium? Fuck, no. Skąd on wyszedł? No. No, gościu.
Dostał drugi strzał. Pięknie. Szkoda tylko, że ja z nich nic nie mam. Zamek jest uszkodzony. Te drzwi, które są uszkodzone, mamy zaznaczone na mapie. Pytanie, do czego nam się może przydać klucz zarządcy? Może... Pokażcie nam ten klucz. Nie ma tu jakiejś opcji tni? Uszkodzony. Ale czekaj, może stąd wyjdziemy. Drzwi do atrium muszą zostać otwarte. Chyba wiem, o co chodzi. Właśnie, tu jest furtka. Wiecie co, ja nie będę walczył z każdym napotkanym bydlakiem. Dobra. Bo to się może mijać z celem. Dobra. Ej, skubany, no przez tego... Do tego bydlaka nie da się tak podejść po prostu, nie? Nie zapomnij nagrać wielkiego meczu 11-21. Ciekawe, o co chodzi. Dogoń Joshua, przywróć prąd fotelu. Czemu ten jest tu? Ten z tym. Ten
Z tym, to jest logiczne. Ten z tym, okej. Okay. Z tym. No gdzie? Co to było? Trzy są dobrze, tak? Dwa są dobrze, czyli ten był. Ten był dobrze, ale ten z tym. No. Troszkę tutaj było kombinatoryki. No ale poradziliśmy sobie to dobrze. Wracamy do hotelu. Z Kubańczyków nie da się tak lekko zabić tego gościa, który się zwie Smog. Nie da się tak lekko zabić, tak jak w poprzednim mieście. I to jest dziwne. Tak samo dziwne jest jak to, kiedy nasza postać zastyga w bezruchu. Dobra. Amunicja do pistoletu przyda się jak najbardziej. Nie ma wielkiego wyboru, tylko jeden z przycisków zdaje się działać. To walmy na piąte piętro, co się będziemy spinać, nie? Na piątym piętrze i to jest chyba piętro, gdzie właśnie doszło do makabrycznej zbrodni w mieście Silent Hill. Fuck. Skubaństwo, no. Co to było? Państwo, no. Czekajcie. Ej. Skubany, ale mnie leje, ty. O-o.
gościu. Fuck. Słyszysz jakąś chorą muzyczkę w tle, jakaś pani sobie nuci. Sądzę, że za tym obrazem coś jest. Jest na pewno, bo ja znam ten obraz. To jest bardzo charakterystyczny obraz z serii Silent Hill. To jest przejście do drugiej części hotelu. Jay Barlett, siedzący w domku na drzewie na naszym podwórzu. Te drzwi są zamknięte na klucz i nie otworzą się. Muszę znaleźć klucz. Bardzo istotna uwaga. A tutaj była trzymana pewna osoba, zanim została stracona w Silent Hill. Dobra, moi kochani. Ja myślę, że i tak teraz już przeszliśmy dość dużo. Moim zdaniem trzeba by ten odcinek zakończyć, więc ja to też zrobię. Na waszych oczach zrobię sobie oficjalny zapis stanu naszej opowieści. A co będzie dalej? No to już zobaczymy. Na pewno się rozkręca. Wchodzimy coraz bardziej w klimat... Coraz bardziej w klimat Silent Hill. W ogóle już jesteśmy w mieście Silent Hill i to jest najważniejsze. A to, co się będzie dalej działo, powiem wam szczerze, że to już będzie owiane mroczną tajemnicą, na którą ja zapraszam was serdecznie w kolejnym odcinku, który wkrótce pojawi się na moim kanale. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.